Drodzy Państwo, mamy Oderkę 1305 oraz Marcina Bulandrę, który tutaj razem z panem inżynierem Romualdem Jakubcem doprowadził do stanu, że 3, 4, 5 właściwie elementów zostało spiętych w całość, tak jak to działało do 2010 roku w PKP Lublin Tatary. Tak jest. Marcinie, prosimy o krótką prezentację tego, co tutaj jest i przede wszystkim jak działa. No to mamy Odrę 1305, numer seryjny 384 z 1985 roku, która do 1 kwietnia, tak, 2010 roku pracowała jeszcze na stacji PKP Lublin Tatary, odpowiadając za ruch pociągów towarowych. Mamy tu 256 kg słów pamięci operacyjnej, monitor, który nie wygląda jak monitor, emulator dysków twardych i emulator taśmy magnetycznej. Dodajmy, że ten trzeci komputer to także emulator. Wszelkich urządzeń znakowych typu drukarka wierszowa, czytnik taśmy, perforator taśmy, czytnik kart, perforator kart. Na razie jeszcze nie mamy tego uruchomionego. I dodajmy, że wszystko to przyjechało dzięki współpracy z Muzeum Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, bo to ona tak naprawdę odkupiła tą jednostkę z PKP Informatyka w 2010 roku. Jaki mamy stan obecny? Stan obecny mamy taki, że procesor jest w pełni sprawny. Przechodzi testy pamięci, ładuje system operacyjny, ładuje programy, możemy pograć w grę. Możemy pograć w grę. A bardzo interesuje nas przede wszystkim magiczny pulpit. Pulpit techniczny, pulpit operatora. Różne nazwy już słyszeliśmy, czytaliśmy w dokumentacjach. Jakbyś mógł zaprezentować poszczególne sekcje tego pulpitu i co, do czego tak naprawdę tutaj służy? Przede wszystkim bardzo dużo neonówek, które pozwalają podejrzeć stan praktycznie każdego rejestru procesora. I klawiatura, która pozwala do dowolnej komórki pamięci wprowadzić dowolne dane i uruchomić komputer od, na przykład od zadanej komórki pamięci. Czyli nie mając żadnych urządzeń peryferyjnych podłączonych, jesteśmy w stanie wprowadzić binarnie krótki program testowy i sprawdzić, czy jednostka działa. To co, startujemy? Startujemy. Co się teraz dzieje? Włączyłem zasilanie. W tej chwili zasilacze przechodzą krótki test. W momencie, jak automatyka uzna, że napięcia są prawidłowe, lampki się zapaliły. Lampki się zapaliły i słyszymy jeszcze w tle jakieś dziwne klekotanie. To monitor. Monitor techniczny, czyli DZM180 PSR. Tak jest. Dobrze. Następuje wyzerowanie blokady, tak? Zwolnienie blokady i uruchomienie maszyny losującej, tak. Ale wbrew pozorom to nie jest maszyna losująca. To nie jest maszyna losująca. Na początek za pomocą testu numer 5 wyzerujemy całą pamięć operacyjną. Opowiedzmy dlaczego testu numer 5, test numer 5 to jest magia. Tak, test numer 5 to jest prosty test pamięci operacyjnej polegający na tym, że do każdej komórki pamięci operacyjnej zapisywany jest stan tej klawiatury. Następnie dane są odczytywane, następuje porównanie, czy to, co zostało odczytane, jest tym samym, co zostało zapisane. A przy okazji możemy w ten sposób wyzerować całą pamięć operacyjną. Czyli co? Lampki mrugają w rytm licznika binarnego. Myślę, że osoby, które znają. I dochodzi to do magicznego punktu 256 kilo słów. 256 kilo słów. Dodajmy, że magiczna tutaj piątka jest to suma potęg. Widać jakie klawisze są wciśnięte. Tak zawsze opowiadamy wszystkim wycieczkom. A jakich potęg to myślę, że dla większości nie trzeba będzie tłumaczyć. Jest podpisane. Jest podpisane, tak jest. Dobrze, to możemy stwierdzić, że pamięć operacyjna jest już wystarczająco dobrze przetestowana. Zatrzymujemy maszynę, robimy reset, przestawiamy operację na 4, czyli załadowanie systemu operacyjnego.
i ładujemy system operacyjny z kanału numer 33 ósemkowo, czyli z emulatora dysków twardych. To start. Start. Odezwał się monitor. Z jakiego pliku ładujemy system operacyjny? INCLK E6RM boot. Z biblioteki numer 016 i mamy 256 kilo słowa pamięci. System operacyjny nam się przedstawia. Widać, że jest z Lublina. Czy chcemy wprowadzić jakieś dodatkowe modyfikacje systemu? Nie. Datę proszę. No to dzisiaj mamy czwartek, 16 stycznia 92 roku. No właśnie, i to jest zagwozdka. Myślę, że powinniśmy wytłumaczyć, dlaczego 92 rok. No bo mamy problem roku 2000. Którego Odra mechanicznie, a właściwie produkcyjnie nie przechodziła, tak? Tak. Nikt nie zakładał, że będzie pracowała po milenium. Tak. Oczywiście obeszli to ludzie, którzy pracowali na tej Odrze, a w jaki sposób? Trzeba cofnąć daty o 28 lat, czyli 7 razy 4. Bo mamy co 4 lata rok przestępny, a na dodatek co roku, jeżeli zajrzymy do kalendarza rok po roku, to dni tygodnia przesuwają nam się zwykle o jeden dzień, chyba że mamy rok przestępny. Więc jeżeli to przesunięcie o jeden dzień, żeby przesunęło się o 7, potrzebujemy 7 lat, razy 4, co 4 lata mamy rok przestępny, wychodzi 28. Więc w 92 roku układ dni w tygodniach był identyczny jak w roku 2020. Czyli w naszym muzeum nie tylko przychodząc do nas cofamy się w czasie, ale pracując także na takim komputerze musimy się cofnąć w tym przypadku do 92 roku. Tak jest. Czas proszę, czyli godzina 20. Godzinę już możemy wprowadzić autentyczną. Tak. Jeszcze jedno pytanie o rozmiar pamięci operacyjnej. 256 kilo słów. Nakładki na system operacyjny ładujemy do pamięci operacyjnej z taśmy numer 20, z biblioteki numer 0016. Tak mamy twarde dyski i tak chcemy wyszukiwać na nich programy. System operacyjny załadowany wraz z listą urządzeń, które w tej chwili są aktywne. Oto on. Tak wygląda system uruchomiony system operacyjny Odry 1305. Możemy zapytać na przykład o listę programów. Pusta. Jeszcze. Na razie. Jeszcze. I tutaj możemy zapytać o ilość wolnego miejsca. O proszę. Mamy 215 kilosłów pamięci wolnego i takie dostępne numery urządzeń typu czytnik taśmy, dziurkarka taśmy, drukarka wierszowa, czytnik kart perforowanych i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, czyli mamy system operacyjny dla tych ludzi, którzy pracowali głównie na przykład z pecetami. Powiedzmy, że uruchomił nam się system MS-DOS. Można tak, to do tego przyrównać. Goły też pytał datę i czas, więc bardzo podobnie. Dobrze, to skoro mamy system operacyjny, ten podstawowy, wyjściowy dla użytkownika, nazwijmy, bo wiadomo, że ten podstawowy jest gdzie indziej tak naprawdę, to co, zabawiamy się, rozumiem? Pewnie. Co, ładujemy? Ładujemy, tak jest, ładujemy, prosimy. Będę grał w grę. Proszę bardzo. No to fit jak find. Czyli robimy coś, czego inżynierowie nie lubią ponoć. Gra załadowana, ale jeszcze nie uruchomiona. Taśma o nazwie programu Elip zamknięta. No to co? Odpalamy. Go. Moon. Od komórki 20. No, to jesteśmy na pionowej trajektorii podejścia do Księżyca.
na wysokości 120 mil. Lecimy z prędkością 3600 mil na godzinę i mamy 1600 funtów paliwa w zbiornikach. No i co 10 sekund będziemy mieli informację, ile nam paliwa zostało, jaką mamy wysokość, jaką mamy prędkość. Czekaj, czy ja dobrze rozumiem, że my teraz robimy screenplaya? Tak. Super. Więc screenplay, ile lat później, wcześniej? No bo ona powstała tak naprawdę w 71 roku. Co prawda to jest jednostka po modyfikacjach i ta konkretna pochodzi z 85. Ale gramy na komputerze, który pierwotnie został skonstruowany w roku 1971, a do seryjnej produkcji wszedł w 73. Jeżeli liczyć to, że komputer jest wzorowany na ICL 1900, to był zaprojektowany jeszcze wcześniej. To komputer był zaprojektowany jeszcze wcześniej, ale dodajmy, że tutaj z kolei są ciekawe rozwiązania, których Brytyjczycy nie mieli w ICL-u. Tak. ICL pierwowzór był jeszcze wykonany w technologii VTL, czyli logika oparta na diodach i tranzystorach. Tu już mamy układy scalone małej i średniej skali integracji TTL, transistor-transistor logic. I ten komputer jest mikroprogramowany. Natomiast pierwowzór ICL wszystkie rozkazy wykonywał sprzętowo. Dodatkowo tutaj mamy sprzętowy moduł liczb zjednoczeniowych. Dobrze, to jeszcze teraz wytłumaczmy wszystkim, którzy nas oglądają, co oznacza magiczne słowo mikroprogram. Każdy rozkaz procesora, z listy instrukcji procesora, jest rozbity na mniejsze instrukcje typu załaduj instrukcję z pamięci, zdekoduj ją, roześlij do poszczególnych sekcji procesora, załaduj dodatkowe dane potrzebne z pamięci operacyjnej itd., itd. Czyli każda teoretycznie atomowa instrukcja jest rozbita na jeszcze mniejsze instrukcje. Dobrze, to teraz zerknijmy, co tam nasz ten lądownik. Bo dobrze by było zagrać jednak tą grę do końca. Co proponujesz? No, spróbujmy uruchomić silnik i wyhamować troszkę, bo mamy prędkość taką dużą. No, dość sporą. No to co, to odpalamy. A komunikacja jest dość dziwna, bo żeby wprowadzić siłę odrzutu, z jaką chcemy hamować, musimy zmodyfikować zerową komórkę programu. Alter, komórka zerowa, no i powiedzmy palimy 100 funtów na sekundę. No i mamy obliczenia po 10 sekundach. Zgubiliśmy 1000 funtów paliwa, prędkość spadła, wysokość też spadła. Palimy dalej po 100. Palimy. Po 20 sekundach. Po 30 sekundach. Zaraz nam paliwa braknie. To chwilę potrwa. Albo może spalmy to paliwo do końca i zobaczmy, co się będzie działo dalej. Widzimy oczywiście bardzo zaawansowaną grafikę. Nie widzisz, jak lądujemy? Tak, wyobrażam sobie. Ale papier jest nawet trójwymiarowy. My go widzimy w trójwymiarze, nie wiemy jak Państwo.
tu widać zaangażowanego gracza, który nawet nie usiadł na krzesełku stanowisko operatora, bo zamierza się bardzo szybko rozbić. Zresztą przecież w oryginalnym lądowniku księżycowym się było stało, krzesełek. Oczywiście, że tak. Tylko, że tam były manetki. A, no, były manetki. To może dorobimy jakieś. Wszystko przed nami. To zostało nam 20 sekund. No i wypaliliśmy paliwo. I co teraz? No, spadamy swobodnie. Program nam drukuje, jak nam rośnie prędkość i maleje wysokość. Zaraz będzie... No zaraz będzie boom. Nieuchronna katastrofa. O. No. No. I to by było... Na tyle. Wylądowaliśmy z prędkością 941 mil na godzinę i jakiekolwiek znalezione szczątki zostaną pochowane z pełnymi honorami. No cóż, tak skończył się ten lot. Może kiedyś nam się uda wylądować. A jeżeli są śmiałkowie, którzy chcieliby sprawdzić się, to zapraszamy oczywiście do zwiedzania.